Zmarł Leonard Pietraszak, miał 86 lat. W wieku 86 lat zmarł Leonard Pietraszak. Informację potwierdził Związek Artystów Scen Polskich. Informację o śmierci artysty potwierdził prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Leonard Pietraszak nie żyje. Miał 86 lat. Leonarda Pietraszaka pożegnali również koleżanki i koledzy ze Związku Artystów i Spec Polskich. Na Facebooku czytamy: z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odszedł Leonard Pietraszak, wybitny aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, wieloletni członek naszego stowarzyszenia. Zawsze pomocny, życzliwy, z ogromnym wyczuciem i wrażliwością. Był nie tylko wspaniałym artystą, ale przede wszystkim niezwykle dobrym człowiekiem. Stworzył wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych, za co publiczność go uwielbiała. Jego odejście to ogromna strata dla kultury polskiej. Żegnaj, przyjacielu, będzie cię nam bardzo brakowało. Gwiazdka, napisali na Facebooku. Wiadomo, że Pietraszak zostanie pochowany na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy. Leonard Pietraszak urodził się 6 listopada 1936 roku w Bydgoszczy. W młodości chciał zostać dziennikarzem sportowym, trenował boks i studiował chemię. Ostatecznie jednak zmienił zdanie i wybrał aktorstwo. Zadebiutował w teatrze w 1959 roku, studiując jednocześnie na Wydziale Aktorskim PWSTiF w Łodzi. Grał głównie w warszawskich i poznańskich teatrach. Największą popularność przyniosły mu role filmowe i serialowe, wystąpił m.in. w Czarnych Chmurach, Czterdziestolatku i Wabanku, Karierze Nikodema Dyzmy. Młodsi widzowie mogą kojarzyć go z produkcji takich jak 39,5 czy Listy do M.